Hej, zapraszam dzisiaj na krótki, szybki i na temat i mam nadzieję, że łatwy też przyswojeniu filmik na temat tego, jak rysować kreskę eyelinerem. I też nie tylko, nie byle jaką kreskę eyelinerem, bo tą perfekcyjną, którą każda z nas chciałaby narysować na swojej własnej powiece. Taki filmik jest już na moim kanale, on jest bardzo, bardzo stary, bo ma przeszło 2 lata chyba i no, jest nie najwyższych lotów i najlepszej jakości, także w tym momencie, kiedy już mam możliwość nagrywania w HD, to jestem w stanie pokazać Wam w najdrobniejszym szczególe, jak tą kreskę należy namalować. Na prawym oku mam narysowaną kreskę zwykłym czarnym matowym cieniem, a na lewym użyłam eyelinera żelowego, żeby pokazać Wam, jaka jest różnica w efekcie, jaki dają oba te produkty i też, żeby pokazać po prostu, jak, jeżeli nie macie wprawy, jak możecie zacząć rysować kreski, czyli właśnie nie używając zwykłego czarnego cienia. Także bez zbędnego wstępu zapraszam Was od razu na praktykę. To przechodzimy od razu do rzeczy. Na prawym oku pokażę Wam, jak najpierw zrobić taki zarys kreski. Jeżeli nie macie dużej wprawy, to możecie zacząć właśnie od tego, od robienia sobie kreski po prostu czarnym cieniem. W tym celu użyję najzwyklejszego czarnego matowego cienia z Inglota oraz takiego troszeczkę grubszego pędzelka, ponieważ jak używam eyelinera, znaczy cienia czarnego jako eyeliner, to lubię używać trochę grubszego pędzelka. I najpierw Wam pokażę ogólnie cały zarys, tak? Najlepiej zawsze kreska wygląda, jeżeli w zewnętrznym kąciku ona nie jest grubsza niż właśnie ta cała powierzchnia powieki, że tak powiem, czyli od miejsca nasady rzęs do tego załamania powieki kreska nie powinna być grubsza, bo ona wtedy będzie wyglądać troszeczkę, no nie będzie ładnie wyglądać na oku po prostu, bo się załamie razem z załamaniem powieki, nie będzie taka ładna, płynna, powiedzmy, ciągłość tej kreski, tylko będzie coś takiego, złamanie i będzie tutaj do góry i będziecie mieć po prostu problem, żeby ona wyglądała ładnie i estetycznie. Dlatego zawsze najlepiej jest zacząć sobie rysować tą kreskę przy otwartym, rozluźnionym oku oczywiście, patrząc na wprost, nie robiąc takiej miny, jakiejś takiej nic, tylko po prostu normalny, przy normalnej minie, patrząc na wprost. Dajemy sobie taką jakby, tak ja tutaj patrzeć na dół, mam dole mam lusterko, ale polecałabym patrzeć po prostu na wprost na siebie przed lusterkiem i po prostu robimy sobie kropeczkę odrobinę niżej niż jest to właśnie załamanie, ponieważ dlaczego niżej? Dlatego, że jak będziemy rysować tą kreskę i będziemy ją starać się połączyć tym zewnętrznym kącikiem, który będzie gdzieś tutaj, to i tak będziemy lekko ją pogrubiać, więc ona wtedy akurat będzie takiej idealnej grubości, jaka powinna być. I idziemy dalej tą kreską do wewnętrznego kącika, pamiętając oczywiście o tym, żeby ta kreska się zwężała. Jeżeli macie oczy bliżej osadzone, to nie musicie tej kreski wyciągać aż do samego wewnętrznego kącika, tylko skończcie ją mniej więcej w połowie, tak, no mniej więcej w połowie oka i troszeczkę bardziej domalujcie ją z zewnętrznej strony, to wtedy ta kreska nada takiej harmonii Waszej twarzy i optycznie troszeczkę rozszerzy te oczy, więc one nie będą już tak wyglądały, jakby, że są tak bardzo blisko siebie, tylko właśnie będą wyglądały na bardziej regularne rysy. Jeżeli macie natomiast opadającą powiekę, to w tym miejscu radziłabym Wam skończyć rysowanie kreski. Po prostu taka grubsza kreska w zewnętrznym kąciku również ładnie będzie wyglądała, zwłaszcza jeżeli właśnie macie coś takiego, bo Wasza skóra utrudni Wam narysowanie tego właśnie wywinięcia, tej jaskółeczki, jak to się mówi, bo no po prostu jest to możliwe, oczywiście jest tak najbardziej możliwe, ale no trzeba na to poświęcić już trochę więcej czasu i nie do końca możecie zrobić dobrze, jeżeli nie wiecie do końca, co robicie, więc jeżeli macie opadającą powiekę, chcecie zrobić kreskę szybko, to najlepiej i najwygodniej dla Was będzie po prostu, jeżeli ją skończycie równo z linią rzęs. No to przechodzimy do tego wywinięcia właśnie, które możemy nazwać jaskółką, po prostu jak oryginalnie w języku angielskim się ją nazywa flick, czyli po prostu takie wywinięcie. I to oczywiście również robimy na rozluźnionych mięsiach twarzy, po prostu zwyczajnie patrząc na wprost. I chodzi o to, żeby ta kreska była przedłużeniem jakby dolnej powieki, tylko musi to być też pod takim bardzo harmonijnym kątem, bo jeżeli zrobicie ją zbyt mocno, czy jakbym zrobiła ją pod takim kątem, od razu do powiedzmy zewnętrznego kącika brwi, to ona będzie zbyt wymuszona, to oko nie będzie do końca wyglądało tak, jak powinno. I jak będziecie się jej patrzeć, to będziecie po prostu wyglądać trochę dziwnie. Z kolei jak będzie za niska, jak będzie gdzieś w takim kierunku, to Wasze oko będzie sprawiało wrażenie smutnego. Wtedy będziecie miały po prostu, jakby na własne zawołanie zrobicie sobie opadającą powiekę, oko będzie smutne, będzie takie oklapnięte, a nie na tym właśnie kreska polega. Kreska ma podnosić oko, ma sprawiać, że one są takie bardziej otwarte, że wydają się większe i że wydają się troszeczkę bardziej kocie. Dlatego ta końcóweczka kreski ma być pod takim bardzo naturalnym, delikatnym kątem, ale na tyle delikatnym, żeby nie był też za mały. Właśnie teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Najpierw z zewnętrznego kącika delikatnie wyznaczam sobie ten kąt.
i prowadzę ją mniej więcej tak daleko, jak chcę, żeby kreska była. Coś takiego. Jeżeli macie problem ze znalezieniem tego idealnego kąta, możecie po prostu popatrzeć w bok i tak jak widzicie, to od razu, o i akurat to jest właśnie idealnie ten sam kąt, tak? Jeżeli popatrzycie troszeczkę w bok, to od razu się Wam robi takie intuicyjne przedłużenie tej dolnej linii, które Was nigdy nie zawiedzie i to właśnie będzie zawsze wyglądało najlepiej. Teraz cały trik polega na tym, żeby połączyć ten górny szczyt, powiedzmy, kreseczki z tym, co narysowaliśmy wcześniej. I żeby to wszystko były proste linie, tak? Prosta, prosta, tylko taka, powiedzmy, rozszerzająca się do zewnętrznego kącika i stąd dotąd też prosta. Rysowanie kreski czarnym cieniem zamiast eyelinerem jest bardzo wybaczające, ponieważ jeżeli tylko popełnicie jakiś tam najmniejszy błąd, to możecie po prostu lekko zetrzeć palcem lub patyczkiem kosmetycznym i zacząć malowanie od nowa. Dlatego jeżeli nie do końca wiecie, co robicie, jeżeli jest to jeden z pierwszych razów, kiedy rysujecie sobie kreskę eyelinerem, to radziłabym właśnie użyć czarnego matowego cienia. I tak mamy, tak się prezentuje właśnie idealna kreska, idealnie dobrana do kształtu oka, pod idealnym kątem, dobrana do mojego kształtu, ogólnie tak jak powinna wyglądać kreska na oku, wykonana właśnie czarnym cieniem. Zaraz przejdziemy do rysowania kreski eyelinerem. Jeśli o eyeliner zaś chodzi, będę używać żelowego eyelinera z Maybelline oraz dodam do niego kropelkę Duraline z Inglota. Dzięki temu on po prostu się stanie jeszcze bardziej masełkowaty i nie będzie ciągnął powieki, będzie po niej sunął i naprawdę bardzo komfortowo i wygodnie będzie się rysowało nim kreskę na powiece. A ponieważ rysowanie kreski eyelinerem to już bardziej precyzyjna robota, dlatego będę używać też cieńszego i bardziej precyzyjnego pędzelka. To jest pędzelek Kozłowski EB504 rozmiar 1 i do tego celu naprawdę możecie użyć różnych pędzelków, może być skośny, może być taki, jak używałam do rysowania tego cieniem. Ale to jest bardzo indywidualna rzecz, to musicie po prostu metodą prób i błędów dojść do tego, którym pędzelkiem się Wam najwygodniej kreskę maluje. Nabrałam go właściwie dość dużo, dlatego że zaczniemy rysować tak samo jak na tym drugim oku, tylko teraz mamy już ten eyeliner, więc on jest troszeczkę bardziej skomplikowaną robotą i taką mniej wybaczającą, bo jak już coś narysujemy, to albo będziemy musiały użyć płynu do makijażu, żeby pozbyć się tego błędu, albo zacząć makijaż od nowa, także z tym już naprawdę trzeba mieć trochę wprawy. I zacznę rysowanie kreski tak samo jak w drugim oku od zewnętrznego kącika i narysuję tą kreskę też odrobinę niżej, niż sięga moje załamanie powieki. A dlaczego zawsze zaczynam od zewnętrznego kącika? Zaczynam od zewnętrznego kącika i przeciągam tą kreskę do wewnętrznego. Najpierw mamy coś takiego. Zaczynam od zewnętrznego kącika, ponieważ dotykając powieki pierwszy raz, najwięcej mam właśnie produktu na pędzelku, więc najwięcej i tak chcę, żeby było tutaj w zewnętrznym kąciku. Więc to jest bardzo logiczne, że zaczynam od zewnętrznego kącika. Następnie tym, co mam na pędzlu, uzupełniam tutaj wszelkie luki między rzęsami, ponieważ to jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli narysujecie sobie kreskę eyelinerem, ale ona się jakby odrywa od rzęs, to całą iluzję gęstych rzęs i kociego oka sobie właśnie tym niwelujecie, więc warto też zwrócić na to uwagę. I teraz im mniej mam produktu na pędzlu, tym takimi małymi posunięciami zmierzam ku wewnętrznemu kącikowi. Oczywiście rysując tą kreskę coraz cieńszą. I dalej staram się tutaj dotrzeć między wszystkie przestrzenie pomiędzy rzęsami. Tak, żeby przy otwartym oku po prostu nie było widać żadnych prześwitów skóry. Ciągnę tą kreskę tutaj aż do zewnętrznego kącika, czyli do miejsca, w którym kończą się moje rzęsy. Dalej nie dokładając nic na pędzel, dalej mam już taki właściwie ledwo co rysujący ten pędzelek. I znowu na rozluźnionym oku, patrząc na wprost, czy trochę, u mnie jest trochę na dół, ponieważ nie chcę Wam tutaj wstawić lusterka przed kamerę. Znowu sobie wyznaczam to przedłużenie powieki takimi bardzo drobnymi ruchami.
Mogę się upewnić jeszcze patrząc w bok. I pod takim kątem poprowadzę sobie teraz to przedłużenie kaseczki. W tym momencie mogę już troszeczkę nałożyć więcej tego eyelinera. I dalej zaczynam od wewnętrznego kącika. Ta końcóweczka to jest bardzo precyzyjna robota, ponieważ chcemy, żeby ona się ścieniała, żeby ona była bardzo ostra na samym końcu, żeby nie była zakończona w taki bardzo tępy sposób. Jeszcze stąd prowadzę kreskę i ją połączę z tamtą częścią. Podnoszę trochę odruchowo brew do góry, ponieważ ona mi wtedy napina całą tą skórę. Mam pewność, że ta kreska będzie bardzo prosta, nie będzie ciągnięcia żadnej skóry. Jeszcze mogę tutaj poudoskonalać tą kreskę, żeby to było naprawdę idealne. Fajnie jest mieć taki bardzo właśnie precyzyjny pędzelek, który da nam takie bardzo fajne, kocie, precyzyjne, ostre wykończenie. Już tak na wykończenie tego, co posyłam na pędzelku, przejadę jeszcze tutaj jakby wzdłuż linii wodnej, tylko tej górnej linii wodnej. Między rzęsami właściwie, a nie po samej linii wodnej, żeby tutaj naprawdę wszystko było czarne. I jak widzicie, udało mi się też narysować dwie takie same kreski, więc naprawdę tutaj sugerowanie się tą dolną linią, jeszcze dodatkowo przekręcenie troszeczkę głowy w bok, żeby mieć wyraźnie pokazane, jak ta linia ma przebiegać. To jest naprawdę klucz do sukcesu i w ten sposób właśnie możecie uzyskać takie dwie takie same idealne kreseczki. I to tyle. Tak naprawdę większej filozofii przy tym nie ma. To jest naprawdę bardzo proste i jeżeli nawet za pierwszym lub trzecim razem Wam nie wyjdzie, to na pewno za 10 lub nawet i za 15, ale się Wam uda. To się na pewno w końcu uda. Po prostu trzeba troszeczkę cierpliwości i troszeczkę wyczucia, a to przychodzi z czasem. Napiszcie mi proszę, która wersja się Wam bardziej podoba, czy właśnie ta z czarnym cieniem, czy z eyelinerem, bo wiem, że są zwolenniczki takiego i takiego wyglądu i właściwie to nie przeszkadza. Czasami jak się śpieszę rano i nie chce mi się bawić eyelinerem, to po prostu robię kreskę czarnym cieniem i też to fajnie wygląda. Bo jest to oko podkreślone, ale nie jest to jakieś strasznie wyraźne. Także nawet jakbym się pomyliła, to właśnie mogę to szybko naprawić. Jeżeli filmik się Wam spodobał i okazał się pomocny, to bardzo Was proszę o zostawienie kciuka w górę. Tak samo, jeżeli chcecie więcej moich filmików, jeżeli chcecie być na bieżąco, to proszę kliknijcie na dole subskrybuj. A jeżeli jesteście już subskrybentami, to pamiętajcie, żeby zaznaczyć opcję, żeby YouTube wysyłał nam notyfikacje na maila. Wtedy na pewno nie ominą Was żadne filmiki. Ta notyfikacja możecie zaznaczyć przy kole zębatym tam na dole. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam na mojego Facebooka i do zobaczenia następnym razem, pa!